Firma Deutz Farm zmodyfikowała swoje duże kombajny zbożowe serii 5600. Wraz z dotychczasowym sztandarowym modelem 5690 HTS serii przewodzi teraz także model 5695. Duże maszyny z 6 wytrząsaczami wyposażone są w znaną 3-bębnową mocarnię HTS. Za bębnem młócącym o średnicy 600 mm umieszczony jest separator obrotowy o średnicy 590 mm, który można przestawiać w pionie w 5 pozycjach poprzez naciśnięcie guzika. Prędkość obrotowa nagarniacza może być automatycznie dostosowana do prędkości jazdy. Przy szerokości kanału równej 152 cm powierzchnia klepiska mocarni ma 2,1 m kwadratowego. 6 wytrząsaczy tworzy łączną powierzchnię 6,7 m kwadratowego, a sita 6,3 m kwadratowego. Sześciocylindrowy silnik Deutz o pojemności skokowej 7,5 litra osiąga w modelu 5690 moc maksymalnie 313 koni mechanicznych, a w modelu 5695 maksymalnie 366 koni mechanicznych. Maksymalna pojemność zbiornika na ziarno wynosi 8500 litrów. Opcjonalnie dostępne są teraz także regulowane headery o szerokości od 5,5 metra do 7,2 metra. Kombajnista może z kabiny zmieniać długość stołu w zakresie od 58 do 108 cm. System kompensacji nachylenia Balance równoważy pochylenie poprzeczne do 11 stopni i pochylenie wzdłużne do 5 stopni. Kombajny serii 5600 oferowane są teraz w wersji Farmline i w wariancie o podwyższonym standardzie Topline. Dostępny jest teraz także system prowadzenia AgroSky. Na dachu znajdują się dwie anteny, a sygnał korekcyjny emitowany jest przez stację RTK.